Cześć, cześć. Witajcie wszyscy bardzo serdecznie i na Insta, i na YouTube. Patrzę, czy jestem, ale chyba jestem. Coś mi tu ikonkę, że na żywo. To znaczy, że na żywo. Kawa z wróżką. Wróć w zmienionej godzinie, czyli o 10. Już w tym roku tak będzie. Słuchajcie, to jest bardzo słuszna godzina. Mimo, że i tak dzisiaj wcześniej wstałam, to ta 10 jest taka dobra. Napisałam pół dekretu. Takiego fajnego, więc także słuchajcie, dzieje się, dzieje. Popatrzymy, aż trochę nas będzie i zaczniemy takie typowe już właściwe programowanie, że tak powiem, jeszcze za poświczkę sięgnę. Podwyższyłam ten siedzisko i nie mogę ręką do szuflady sięgnąć. Już. Świeczka będzie potrzebna, bo sobie co tydzień zapalamy świeczkę na dobry tydzień i na razie nas nie zawiodło. Zawsze mogłoby być gorzej bez świeczki, to nigdy nie wiadomo, także możecie przygotować, jak tam w domu siedzicie przy kawie, przy herbacie. Aby słuchajcie, zaczniemy od energetyki tygodnia. Tak niekoniecznie, żeby wiedzieć, co się... przerwałam tutaj. Jakie energie będą nam towarzyszyły w nadchodzącym tygodniu? Bo jak znamy energetykę danego dnia, to wiemy, jak to wszystko wykorzystać. Witaj, Grzesiu. Hej, Grzesiu. Tak, patrzę. Dobra. Słuchajcie. I tak, dzisiaj jest poniedziałek. Księżyc mamy w znaku koziorożca, więc w takim znaku dosyć bym powiedziała solidnym. Natomiast można w tym znaku przedobrzyć bycie solidnym, więc mniej radykalizmu się przyda. Ja obawiam się, że przy tych wszystkich rzeczach, które się w Stanach Zjednoczonych teraz zadziewają, to ten radykalizm akurat nie jest dobry. Natomiast zobaczymy, czy nas globalnie nie sponiewiera, jaka karta pokaże się na dzień dzisiejszy. Już zobaczymy. Karta śmierci, więc zmian, transformacji, trudnych dosyć energii. I ja myślę, że dzisiejszy dzień, nawet jeżeli nie usłyszymy o pewnych rzeczach, bo nie musimy, bo my jesteśmy takie małe pikuśki, takie pikusie po prostu, więc tak naprawdę wiele rzeczy możemy nie wiedzieć, to że pod skórą i pod jądrem i płaszczem będzie się działo dużo. I to takich rzeczy, które są, bym powiedziała, dosyć radykalne i mające wpływ na przyszłość świata. Nie w złej formie, bo to tak nie wygląda. Świat istniał, istnieje, istnieć będzie, no ale energie dzisiaj są trudniejsze. No i właśnie jeszcze ten radykalizm koziorożca, utrzymujący się również we wtorek, co jeszcze przy marsowym dniu waleczność wzbudza, no może być taki, a zobaczcie, jak skarpetka się układa w poduchach. Jak leci. Kitek? Gdzie tam? Teraz będzie noga do góry i całe kino domowe będzie widoczne. Familijne. Tu mam taka plama. Tak zakryję, żeby nie było widać wstydu kociego. Nie no, daj spokój, że się czyści. Natomiast jak nam będzie ta energia tutaj funkcjonowała? No, niestety też możemy czuć się trochę osłabieni, trochę mniej z możliwościami. Pewne rzeczy będą się działy poza nami i tak to należy zostawić. Jeżeli czegoś nie umiemy przeskoczyć, to trzeba pozostawić możliwość obejścia po prostu. Także dzisiaj tak na spokojnie, bez nerwów. Jutro, tak jak mówiłam, też księżyc w znaku koziorożca. Cały czas księżyca maleje i jutro to już jest ten dzień przed nowiem. Więc czytany jako nów, jeżeli chodzi o energetykę, czyli wszelkiego rodzaju oczyszczenie, czystki, wyczyszczenie. Też może być ciekawe, jakby tu połączył te fakty. Tak naprawdę. Ale mamy dobrą kartę. Mamy dobrą kartę, bo mamy czwórkę monet, więc tak naprawdę pewne zasady i podstawy bytowania, egzystencji nie zostaną naruszone. Natomiast czwórka monet nawołuje do tego, by we wtorek nie skłaniać się ku zakupom, nie wydawać finansów nie wiadomo na co i tak ostrożnie ze sprawami finansowymi, ale przynajmniej jest dość bezpieczna. Po dzisiejszej karcie, która jest kartą trudną tak naprawdę, to mamy tutaj bardzo fajną wtorkową energię. Mimo marsowego dnia nie powinno być negatywnych aspektów zbyt dużo. Środa.
Środa jest pod znakiem wodnika, więc troszeczkę luzujemy. To już nie dość, że środa, czyli mamy dzień Merkurego. Wodnik, merkuryczny znak. Oprócz tego nów, czyli właśnie wyczyszczenie, oczyszczenie, zmiany, może też zauważcie, że po nowiu albo po pełni bardzo często zmienia się pogoda, ale również zmieniają się nastroje, ale również zmieniają się wszelkiego rodzaju możliwości. No i właśnie ten nów tutaj środowy, potem czwartek jest tym dniem nowiowym jeszcze, a w piątek ma być minus 12. No tak, to minus 1, minus 2, to minus 12. Więc trochę tak ta przyroda i tak te energie funkcjonują. I ta środa powinna być już takim intelektualnym rozwiązaniem wcześniejszych napięć. Tak by mnie to wynikało. A i trójka buław potwierdza zmiany. Czyli nów przyniesie nam zmiany, rozszerzenie horyzontów, większe możliwości, a i tak naprawdę wyruszenie na szersze wody. I to jest karta brama, która pokazuje, że jeżeli się tych zmian nie podejmie, no to i tak się wróci do tego punktu i trzeba będzie te zmiany podejmować. W naszym drobnym, pikusiowatym ludzkim życiu karta ta może oznaczać, iż podejmiemy pewne wyzwania, ale to też poruszanie się, ruch, informacje, w miarę to dobrze wygląda. Czwartek mamy wodnikowy i też dzień okołonowiowy. Czwartek jest jowiszowy, powiększa pewne sprawy, może powiększyć konflikty, ale może powiększyć zarobkowanie, może powiększyć możliwości, w zależności od tego, co tam się dzieje. A przy karcie kapłanki bardzo dobry czas na magikowanie. Są możliwości do odkrycia tajemnic. Mogą docierać do nas informacje, że coś się zadziało, ktoś coś zrobił, jakieś takie i nas dotyczące bezpośrednio, ale również mówimy o światowych rzeczach, o wychodzeniu na jaw pewnych tajemnic. Więc to jest takie dosyć ciekawe czwartkowe. Grzegorz mówi, że w zeszłym tygodniu miało być minus 25. U mnie na mojej pogodzie nie, więc jestem zaskoczona. Moja pogoda pokazywała 1,2, minus 1,0 i tak już było. Ale ja jestem w łaseczku. A łaseczek jest łaseczkiem. Nie wiem. Awe Agatka, witaj, witaj. Pakulla mówi, że w Kopenhadze błotko. Kaloszki. I mamy piątek, ryby. Tu już nam zaczyna powolutku księżyca przybywać, więc i energii więcej mieć możemy. No i karta cesarza faktycznie to zwiększenie energetyczne pokazuje. Ja tak czasem tutaj zerkam, bo sprawdzam, czy się nagrywa, co by również na YouTube powrzucać pewne rzeczy. Także tak. I mamy tutaj bardzo fajną pokazaną siłę, moc, potęgę. To cesarz jest baranem, jakkolwiek to nie zabrzmi. Ma energetykę znaku zodiaku barana, więc tak naprawdę mamy energię do działania. Czasem z takim zapłonem, że szybciej zrobimy i polecimy niż to warte, ale to z kolei obrona, bezpieczeństwo, więc myślę, że ten piątek będzie ładny. No taki poniedziałek nieciekawy w tym wszystkim. Sobota i niedziela też jeszcze ryby, a w sobotę mamy dużo chcemy, mało możemy, a się będziemy tak rozkładać, pokładać po kanapach, a jak coś trzeba zrobić, to może na jutro albo pojutrze, trochę rozmymłani. Uważajmy też na swoje własne myślokształty, tak by się nie zapętlić w niemożnościach własnych, a że nam się nie chce, a że tego typu rzeczy. Także ostrożnie tutaj w sobotę, żeby głowa nie narobiła problemów. Natomiast we w niedzielę spokój, harmonia, bezpieczeństwo, odwiedziny osób, których dawno nie widzieliśmy, informacje od osób, których dawno nie słyszeliśmy, telefony, sentymenty, albumy, zdjęcia, wspominki i spokój. Myślę, że nie będzie to zły tydzień. Dzisiaj jestem ciekawa, co się będzie wydarzało, tak w ogóle przy tej karcie śmierci i transformacji. To jest trudna karta, ale nie oznacza dramy. Również jestem ciekawa czwartku, jakie tajemnice wyjść na jaw mogą. Także tak to wygląda energetycznie.
No i słuchajcie, jak już mamy zrobione, czy jakieś urodziny zgłoszone były? Jakby ktoś miał urodziny od dzisiaj do niedzieli, to zapraszam serdecznie, będziemy przysłanie robić. A w takim razie w międzyczasie oczywiście, gdzie jest zapalniczka? Tutaj. Jasne. Zapalamy naszą świecę intencyjną na dobro, dobrobyt, zdrówko w tym tygodniu. Ograniczamy sobie, nie że na zawsze. Myślę, możemy co tydzień, żeby nas żywioły pilnowały, żeby nas dobrymi ścieżkami prowadziły, żeby wszystkie oglądacze i podglądacze dobry tydzień mieli z pozałatwianiem spraw wszelakich i możliwościami i żeby nam się działo i żeby nam się darzyło i żeby nam dobrze było. Dobrze, mamy Barbarę, tak? Jeżeli chodzi o urodziny. Dobrze. Za pozwoleniem koniecznie. Za pozwoleniem koniecznie. Zacna mama, bliźniąt mama. Pozdrawiamy serdecznie. Dobra. No to patrzymy, jak mama powinna funkcjonować na poziomie głowym. Inaczej, no mama ma taki wiek, kiedy akurat fajnie jest na przykład pomyśleć, jak udoskonalić i upiększyć swoją przestrzeń w tym roku, tak żeby to długo służyło, za drogie nie było, a jednocześnie kreatywność wyzwoliło. Także pomyśleć nad strukturą domu. Mieszkanie. Co tam ma mama? W sercu cesarza, to się nie zmieni. To właściwie to tu ja już żadnej rady dla mamy nie mam. Matka jest matką, cesarzowa wychodzi w sercu i tak będzie zadręczać te swoje dzieci i patrzeć, czy się dobrze dzieje i to już nie jest nawet rada. Może tylko rada by była taka, matko, pomyśl też o sobie. Znaczy, poczuj, że tobie też się należy, nie tylko te dzieci i dzieci, bo to normalnie rozkwit macierzyństwa w tym serduchu. Mama jest bardzo mamą, bardzo mamowa energia. A w działaniu zmiany i transformacje, warto by było pomyśleć, co lubię, gdzie mogłabym pójść, w jakim innym kierunku, ale jednocześnie mam drobne ostrzeżenie, bo to jest w nogach. Kręgosłup, leń, dźwioby. To tak przy okazji, mamo, uważaj. O, dokładnie. Czy jeszcze jakieś urodzinki mamy? Jak będą jakieś urodzinki, Dorota będzie wychwytywać i będziemy sukcesywnie robić. Słuchajcie, więc przechodzimy normalnie do poletka ogłoszenia. Po pierwsze w ogóle, jak mogliście zauważyć na Instagramach, zaopatrzyłam się w tusze. Dramat. Całe ręce non-stop mam potuszowane kolorystycznie różnie. Tymcza normalnie, ale zabawa jest przednia. Pokażę wam, bo to jest tak, jak gdyby mój planer, który jest planerem wiedźmowym, który wam pokazuję na filmach, więc nie ma. Staram się, żeby nie było nic intymnego. To nie jest mój taki, wiecie, tam. Także na przykład tuszuję sobie takie rzeczy. Szablony i tusz. Odkrycie. Albo sobie, poczekajcie, gdzie. Tuszuję sobie takie rzeczy. Wróć. O, proszę bardzo. Strzałki. Zabawa trwa, powiem wam. Szukam kawki, a przy okazji wam pokazuję. Także normalnie zabawa przednia. Jakby ktoś nie wiedział, co ze sobą zrobić, albo kiedy nastąpią 3 dni ciemności, to możemy zawsze mereszkować, haftować albo tuszować. Zabawa przednia. Narzędzia mieć należy, jak się coś lubi i można. Tak, dobra. Mam jednej urodzinki. No. Sandra, 13 stycznia 88. Dobra, Sandra. Sandra urodzinki, dzisiaj mamy 11, w środę, skąd te tusze? Właściwie z internatów, bo żeby skąd, no co, łaseczku to jest czarny, łamany przez czarny, nie? Ale internaty dają nam dostęp do świata, wiecie, jak kiedyś był problem ze zdobyciem białej szałwi? W ogóle nie zdajecie sobie sprawy, 20 lat temu, jak człowiek próbował być ezoteryczny, co się musiał nakombinować, żeby było? Podobnie jak chciał być plastyczny. Dobra, przesłanko dla Sandry. W głowie powinnaś być pełna radości i zadowolenia. Nie negować pewnych rzeczy, nie dlatego, że trzeba wchodzić w to, co ktoś powie, tylko dlatego, że trzeba żyć troszeczkę jak motylek na łące, z takim dobrym, pozytywnym nastawieniem do świata. We sercu, no jakieś nowe miłości. Sandra, ty mi powiedz, czy ty normalnie w związku, czy ty ciążowo, czy ty jak, bo tu po prostu wszelkie miłości, ciążowości i tego typu rzeczy w sercu
tutaj wychodzą. Taka nawet może nie rada, a po prostu jakiś fakcior. A w działaniu unikać trójkątów, strat i braku docenienia siebie. To przede wszystkim. Z tego względu, że jeżeli wejdą jakieś trzecie osoby w jakiekolwiek aspekty, to trzeba po prostu, bo gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta, trzeba po prostu nie wchodzić w trójkątne układy, czy w sprawach zawodowych, czy w sprawach emocjonalnych. Może tylko zamknąć drzwi? Dobra. I słuchajcie, no czekamy oczywiście na urodziny, czekamy... A, Sandra, w związku z jakieś dzieci, nie wiem, czy chcesz, czy nie chcesz, ale dzieci... Dzieci są, bardzo dobrze. I żadnych trójkątów, żadnych normalnie. Nie wolno tak mówić, bo może masz dobrą teściową, a żeby się nie wtrącali. Ani matka, ani siostra, ani brat, ani teściowa. Żadnych takich. Dobra. Słuchajcie, są dwa ważne ogłoszenia, dlatego że na sklepie pojawią się trzy rzeczy, ale dwie dzisiaj. Trzecia w tym tygodniu, bo trzeba będzie zdołać ją wysłać. Pierwszą rzeczą, która pojawi się na sklepie, ale jeszcze nie będzie wysyłana, dlatego że ona się pojawi, jest limitka, kto pierwszy, ten lepszy i dopiero po 2 lutym zostanie wysyłana, to jest, uwaga, ta-da-da-dam, świeca Imbolc, ona na razie jest zwykłą świecą, z ładną naklejką, a i ładnym zapachem. Generalnie, bo też mi chodziło o to, żebyście mieli milutko, jak będziecie ją magicznie stosować. No to będzie milutko. Potem jak się wypali, to jest fajne, bo ja już sobie popatrzyłam, że to jest w środku lusterko. Czego w ogóle na kameru nie widać. Trochę o tak może. Jest w środku lusterko i tożeż lusterko potem może służyć, jak się włoży podgrzewacz, do wzmacniania intencji. Ewentualnie ja sobie taką jedną wezmę, bo sobie więcej kupiłam. Na długopisy też ładnie będzie wyglądać. Takie tam moje. Natomiast świeca Imbolc jest to świeca sabatowa. Ja oczywiście nie jestem osobą, która robi świece. Są osoby, które robią świece i tam są, wiecie, tam jakieś woski, niewoski, coś tam. Ja jestem raczej człowiek pod tytułem mam i zaklnę i będzie działało. Więc na tej zasadzie. Świece są oczywiście kupione, natomiast cała magia odbędzie się 31.1. i 2. czyli koniec stycznia, początek lutego, kiedy to rytualnie zaklina się świece na błogosławieństwo, dobrobyt i różne ważne czynniki bezpieczeństwa domowego oraz wzmacniania intencji wszelakich. Otworzenia światła, Bridget nadchodzi, będzie nam błogosławić i naszym ogniskom domowym. Jest to więc, będzie to więc dzisiaj włożona świeca domowa. Osoby, które ją zakupią po lutym, czyli po czynieniu, znaczy po początku lutego, czyli po czynieniu, tę świecę dostaną. Świece sabatowe, bardzo fajna rzecz. My oczywiście, to tak, to będzie do kupienia, natomiast... my będziemy też świecić świece, oczywiście, że tak, i ogień, bo to jest takie światło ognia na YouTubie zupełnie za darmo, natomiast po prostu innym rytuałem i do innych celów. To tak, więc dla każdego coś dobrego, nikt nie zostanie bez pomocy. Także tak, śledźcie sklep, myślę, że warto. I druga sprawa, której tu nie mam, ciastki mam, a nie mam kredy. Kreda. Bo na sklep dzisiaj wejdzie kreda. Kreda jest już... u Świńsona. Dzisiaj mi się dopaliła świeca. Nie chcę, no kreda wygląda jak kreda, nie chcę otwarta. Kreda jest kredą. Właśnie tak będzie zapakowana. Oczywiście całe wyjaśnienie puściłam Wam już na vlogu, na jednym Facebooku, na jednym, w drugim Facebooku, trzecim Facebooku i wszędzie, gdzie jest to możliwe. Bo co możemy robić z kredą magiczną? Możemy proszkować do proszków z wszelkiego rodzaju intencjami ochronnymi chociażby. Proszkować do buteleczek, proszkować do woreczków, czyli do wszystkich proszków magicznych generalnie. Izabela się pyta, czy byśmy nie robiły tam kredy? Każdy chyba miał swoją. Wtedy może tak robi, tak, bo kredy nie było w tamtym roku na pewno. Znaczy ja jej nie robiłam jako na sprzedaż. To tak. Kreda służy do rysowania znaków ochronnych na odrzwiach, progach, futrynach. Nawet ja pamiętam, moja mama bardzo często kredą, jak są pomiędzy pokojami te futryny, to też tam coś było namalowane. A czy co, to ja się nie pytam do tej pory, jej znaki, jej wiedza.
taka starojenna, jak to mówię. Natomiast właśnie przede wszystkim do otwierania kręgu można otoczyć kołem z kredy ochronnym łóżko, jak się ma problemy z energiami, które w nocy atakują, bo w nocy najczęściej atakują. Natomiast no właśnie, będzie można ją też kupić. Jest jej trochę więcej i ona już jest przygotowana do wysypki, więc to tak. I bardzo fajna sprawa, myślę, takie magiczne łot narzędzie. A przygotowana jest zawsze 6, jeżeli ja robię jakąś kredę, robiłam dla siebie, teraz po prostu zrobiłam tego więcej. To 6 stycznia, no wtedy dzień kredy, wiadomo. Izabela mówi, że świeczki. Oczywiście, że świeczki robiliśmy. W lutym na kanale robimy świeczki, z tego względu, że gromnicznej, czyli Bridget, czyli święto, oczywiście jak zwykle zabrane przez Kościół katolicki, przekształcony, przepraszam. I oczywiście, że robimy. Natomiast zrobiłam edycję dla osób, które chcą mieć ode mnie. Wy wiecie, że ja tak działam. Można sobie mieć węzełek zrobiony samodzielnie, a można mieć węzełek zrobiony ode mnie, tadam. Ja wszystko wyjaśniam i tłumaczę, ale to tak jak oglądam, jak zrobić fryzurę na YouTubach. I wszystko jest proste, a potem jak zrobię, to klękajcie narody, więc są osoby, które potrzebują specjalisty, są osoby, które robią samemu i wiecie, że mamy tak, że część rzeczy jest u mnie za darmo, a część za grube pieniądze i tadam, po prostu. Dokładnie tak, czyli dwie rzeczy wchodzą. Trzecia rzecz, która wejdzie, w tym tygodniu chyba się uda. Powinno. Najwyżej wejdzie bez aktualnego zdjęcia, bo jak wiecie, rytuały pudełkowe, one oprócz tego, że to tak naprawdę kupujecie rytuał, to mają taką zmienną zawartość, dostosowaną do święta i w danym roku na dane rzeczy. Jeszcze Wam nie powiem, czy powiedzieć. Co? Kto będzie robił artefakty w tym roku. Możesz robić, bo już jest potwierdzone, przyklepane. Dobrze, to mogę powiedzieć. Artefakty w tym roku postaramy się mieć od magicznego witrażyka. Pamiętacie może tą osobę, która wygrała konkurs listopadowy na Halloween, tą taką wiedźmę, i artefakty będą od magicznego witrażyka. Co prawda nie będą to wielkie witraże, słuchajcie, umówmy się, ale na przykład w lutowej edycji pudełkowego, to chciałam powiedzieć, walentynkowego rytuału, będzie po prostu czerwone serduszko. Te witrażyki będą takie czerwone, jedno... lub różowe. Lub na różowe. Przemian, bo będzie... Okay. Zobaczymy, jakie będzie szkiełko dostane. No i... No. Ale czerwone lub różowe, tak. Serduszko. Czyli jedno ten... Umówiłyśmy się, że będzie z dwóch stron haczka, po to, żeby móc po wszystkich rytuałach pudełkowych wyhaczyć swoje artefakty i sobie gdzieś powiesić chociażby. Także myślę, że będą fajne te witrażyki i no, będziemy się starały robić na te święta takie, jak były. Więc ten rok, tamten rok był pod wezwaniem prac Grzegorza naszego, którego już znacie, a ten rok jest pod wezwaniem pani magicznego witrażyka, pani od witrażyków, także w ten sposób. No, mam nadzieję, że to zdąży dojść, jak gdyby, znaczy zdąży, ale żeby to zdjęcie chociaż zrobić, bo my czasem mamy wyprzedany rytuał bez zdjęcia, co jest w środku. Będzie jeszcze jedna niespodzianka niewielka w tymże pudełkowym. No i oprócz tego zestaw do tego, żeby rytuał zrobić, bo to tak naprawdę kupujecie osobny rytuał. Na co rytuał walentynkowy? Hello, na miłość. I to na miłość niekoniecznie, że ten mietek albo ta, to nie tak aż, ale jednocześnie, jeżeli są osoby w parze, to jest rodzaj wzmocnienia energii, takie czyste uroki miłosne, ale takie bym powiedziała wiedźmowe, a z drugiej strony, jak ktoś nie ma, na łatwiejsze poszukiwanie, czyli jak to miłosny co roku, no raz w roku ten miłosny trzeba by było zrobić. I oczywiście a propos tego, że rytuał miłosny będzie w lutym pudełkowy, gdzie ja sobie fajnie zarobię, bardzo mnie to pasuje, to oprócz tego oczywiście będzie za darmo na YouTubie rytuał walentynkowy również. Może dzień przed, może dzień po, może w trakcie, zobaczymy, jak tam się poumawiamy, ale też zrobimy, więc słuchajcie, dla każdego coś dobrego, jak zwykle. Jesteśmy w trakcie robienia dekretu styczniowego. Dekret styczniowy jest na oczyszczenie drzewa genealogicznego. Jeżeli ktoś chce się przyłączyć, to bardzo chętnie zapraszam. Z tego względu, że trzeba go czynić przez 21 dni. Myślę, że my go będziemy czynić ciutkę dłużej. Natomiast pewnie nam i tak długo. Poczekajcie, w kalendarz sobie zerknę. Pytanie jest, czy będzie olejek afrodytu. Pani kierowniczko.
jak mi się przypomni, żeby go zrobić 14 lutego, to będzie. To ja się postaram, żeby był. Zła. Zło po prostu. Poczekajcie. Jeden tydzień za nami, drugi, trzeci. Myślę, że zrobimy te 21-25 dni na tej zasadzie i sobie podsumujemy rytuałem, który również jest darmowy. I teraz tak. Oczywiście, że można brać udział w samym tym rytuale. Ja go jeszcze pewnie będę ogłaszała, ale fajnie by było, żeby to było takie z dekretem, nie? Nawet jeżeli macie przedłużyć trochę ten dekret, więc warto się dołączyć, bo mamy miesiąc pod wezwaniem oczyszczania drzewa genealogicznego. Luty będzie miesiącem miłości, marzec będzie miesiącem wielbienia żywiołów, który robiliśmy w tamtym roku. Na kwiecień jeszcze nie mam skoordynowanych planów, ale przypuszczam, że skoro mamy Wielkanoc, wcześniej mamy Ostare, to coś o bogactwie zrobimy. O, tak, takie są plany. Potem w maju to już kompletnie odpoczywam od wspólnych działań przeważnie. Nie, no 4 miesiące takiego, wiecie, to nam wystarczy. Dobrze. Jeżeli chodzi w ogóle jeszcze o Imbolc, czyli o te wszystkie świece i różne takie rzeczy, przygotujcie sobie koniecznie 4 świece, dlatego że my sobie tam uświęcimy to fakt, ale zrobimy taki rytuał na 4 świecach, wzmacniający światło, wzmacniający możliwości. To jest jeszcze środek zimy, ale już Bridget nadchodzi. Już Bridget nadchodzi, więc będziemy sobie robić Imbolc. 4 świece do przygotowania. Jakie kolory? Białe, czy mogą być małe, mogą być, czy mogą być podgrzewacze, mogą być, czy mogą być duże, mogą być. 4 świece. 4 źródła ognia. Umówmy się. Z wisienkami będę robiła jeszcze rytuał na 7 świec i przypuszczam, że zajazd w Imbolc będzie totalny, dużo do zrobienia, ale warto. Zresztą taka praca, tak? Co ja mam robić? No. Nie będę gotować, nie będę sprzątać, będę rzeźbić magicznie. W środę mamy NUF, więc macie jeszcze 3 dni do zapisywania się na NUF, płatne 22 zł. Ja w ogóle miałam podwyższyć ceny, mnie ten styczeń przeleciał, ten grudzień nie wiem kiedy, zapomniałam, znajdę inną okazję, także spokojnie. No, także dalej jest 22 zł. Dalej jest 22 zł i czynimy w środę. W środę w ogóle będę miała tak. Przypominam młodym i starym wiśniom, że mamy rytuał wzmacniający o 20. Młode wiśnie mają karty o 19. O 21 będziemy działać NUF, a potem jak się zmieścimy do 24 będzie wieczór z wróżką. Także ja od 19 siedzę i tylko zmieniam kanały, gdzie co. Gdzie co robię, także tak, że będziemy działać. Pytanko, czasami jestem spóźniona na dekret. Czy mam powtarzać? Cały słuchać. Jak jesteś spóźniona i nie robisz razem z nami, to nie jest problem. Jak sobie go odtworzałaś od początku. Natomiast jeżeli wpadłaś w połowie, no to już jest pół dekretu. Pewnie coś zadziała, nie? Ale to jest jednak pół dekretu. Także jeżeli odtwarzałeś od początku, nie wiem, godzinę później, to w ogóle nie jest problem. Ale to cały musi być wysłuchany, przeczytany, przepisany. Ludzie mają różne metody. Dobra, nagadałam rytualnie. Kurs Agaty za 2 tygodnie. Niecałe. Namawiam, robimy, ja ciągle się mylę, maslenicę, czyli panią ze słoneczkiem. To jest jak Bridget po prostu. Słuchajcie, w ogóle to wszystko się zgadza tutaj, patrzcie, jakie planowania. Agata nam poopowiada, przygotowała niespodzianki, materiały przygotowała. Będzie nam opowiadała w trakcie robienia, a że robi się długo, to będzie długo opowiadała o żadanicach generalnie, lalkach, zwyczajach szeptuchowskich i Agata wie. A zresztą Agata nic innego nie robi, tylko nie będę na tym, bo lecę na wykłady, nie będę na tym, bo lecę na wykłady. I to nie, że ona słucha, ona daje wykład. Więc ja myślę, że już nam przekaże tak wiedzę, że będziemy po prostu ten. Zapisy są na ezotarotmałpa@gmail.com. 23 w sobotę jest kurs od 12 do bólu, a do wysłuchania przez tydzień. Także jeżeli kogoś nie ma w sobotę, wyjeżdża, nie wiem, piecze kurczaka, to nie jest problem, bo można przez tydzień wysłuchać. Co prawda fajniej jest razem, bo można sobie jeszcze napisać, że rączki, przypuszczam, będą dobrze zajęte, nie? Tam będziemy motać. Ale można sobie wysłuchać wieści i wiadomości, więc tak. Chciałam Wam jeszcze przypomnieć, że jako iż jesteśmy już praktycznie w połowie miesiąca, jak widzicie u mnie dekoracje, znaczy akurat nie widzicie, ale generalnie u mnie dekoracje są już posprzątane, zostawiłam jedynie choinkę, a jeszcze tak mówię, jak Agata będzie miło światełkowo. Te światełka to są wieczne światełka, jak ja to nazywam, więc one i tak będą, to nie jest dekoracja.
3 dni z Dorotą, myśmy z pudłami latały, piwnica góra, dół, góra, dół, góra, dół. Dramat. Tydzień żeśmy układały, tydzień układałyśmy, 3 dni składałyśmy, tak, tak, tak. Ja po prostu też już kręgosłup w tą i z powrotem, bo może dekoracje świąteczne nie są ciężkie, ale te pudła tam gdzieś coś, także 3 dni już są sprzątnięte. Ale dlaczego o tym mówię? Bo to jest czas, kiedy można by było, bo nic nie trzeba, przygotować właśnie ołtarz dla słońca i światła. Można już postawić te 4 świece, które będziemy używać do rytuału na YouTubie. Można postawić te 7, to mówimy o wisienkach, które będziemy używać do rytuałów na wisienkach. Można ozdobić no takie pierwsze, no u nas to jest trochę inny klimat, no to Rosja, śledź i zapitka, nie? Ale tam u Celtów to już gdzieś tam te przebiśniegi, coś, więc też można się, już hiacynty są do kupienia, patrzyłam, nawet miałam sobie jednego kupić na ołtarz, zapomniałam. Ale to nic straconego. Także gdzieś tutaj ten ołtarz ozdobić. Jak ozdobić ołtarz? Przypuszczam, że już wrzuciłam na vloga, więc zawsze możecie sobie to odtworzyć. Tak mi się wydaje, że jest tam. No i w każdym razie warto to zrobić, bo to nawet no, chodzi o takie napędzenie energii zgodnie z kołem roku. To nie jest obowiązkowe, ale każda czarownica powinna sobie system wyrobić. Także tak. I myślę, że trochę tutaj posiedzimy z Bridget właśnie ołtarzowo, natomiast potem, bo zadania wiśnie mają zawsze ołtarzowe, to jest tak swoją drogą, będziemy dokładać elementy miłosne do tego lutego, bo żeż walentynki przeca są. I nie będziemy całkowicie zmieniać ołtarza, tylko właśnie element miłosny dołożymy. Więc tym się zajmiemy. Czy ja mam jeszcze coś do powiedzenia? Chyba nie mam. Chyba nie mam, może wy macie jakieś pytania. Także tak, świeca na sklepie, świeca, kreda na sklepie. Rytuał pudełkowy za moment na sklepie, nów w środę. 4 świece na rytuał Imbolc, kurs Agaty, konieczność, bo tu czas leci, a fajnie, żeby dziewczyna się z połowy Polski do mnie nie najechała, po prostu, żeby się najechać. To znaczy, nakarmim, prześpim i zaopiekuję. Ale też wiadomo, niech ten... No, i ołtarz. Tyle zapisałam. Nic innego nie ma chyba, nie jakiegoś takiego. Przesyłki w zasadzie już wyszły, te, które były zaległe, więc to jest fajne. Także tutaj no na bieżąco, ja oczywiście jestem na bieżąco, czy chodzi o intencje, czy teraz właśnie na przykład pisałam ten dekret, bo osoba zamówiła dekret, a to wiecie, że o, na to, tu jest dowód pisaniny. Ja tak dosiadam i tak... Tu, dosiadam i tak tu, a to musi być moment, dlatego to nie jest zamówienie, dzisiaj zamówisz, jutro dostaniesz, to jest jednak praca magiczna, także tak to wygląda. Pamiętajcie, by zaglądać na sklep nie tylko po nowe produkty, ale tam są diagnostyki czakr, diagnostyki klątw, węzły, sznurki i różne inne. I takie fajne węzły w ogóle, nie będzie tego na sklepie, tylko mój jest. Bakłamam. Mam, a propos węzłów i magii sznurkowej w ogóle. Nie chcę wam po oczach świecić, ale tu jest bakła. A tu jest lusterek. Przywitajcie się ze sobą. Takie fajne. A w ogóle a propos węzłów, to jeszcze wczoraj robiliśmy z wisienkami starszymi, bo taki program nauczania. Węzeł na spełnianie życzeń różnorakich w kolorach tyńczy, czyli czakr. I będzie pięknie wielofunkcyjne narzędzie zaklinania rzeczywistości. Także tak to wygląda. Takie, wiecie, niedzielne zadania, różne, ważne. Ludzie w niedzielę leżą i oglądają bonanzę. Kiedyś była bonanza w niedzielę, nie? Kobra. A niektórzy plotą. Niektórzy plotą. Za 2 tygodnie nie. W przyszłą niedzielę będziemy pleść co innego i potem to też będzie na sklepie akurat, a propos plecenia. Także wszystko po kolei. Lucy mówi, że niby wie, co by chciała na ołtarz postawić, ale nie chcą współpracować. Ołtarze ubierają się jak żadanice. Czasem nie wiecie, ile ja poświęcam czasu na to, żeby ustawić chociażby ten ołtarzyk pod karty, które stawiam, dlatego, że tak nie, i srak nie. Ale no tak to ma być, no to jest praca energetyczna, to nie jest se ustawię designersko, to jest praca energetyczna, tak to właśnie wygląda. Dobra, moi kochani, to ja się będę z wami żegnać. Najpierw pożegnam się z widzami YouTube'a, którzy będą mieli niedługo film również dostępny. Kreda